Akademicki Laur Dziennikarski jest nagrodą, która na tle innych, a mamy w Polsce ponad 30 takich nagród, wyróżnia się z kilku powodów. Po pierwsze, jest to jedyna nagroda w Polsce dedykowana takim dziennikarzom i publicystom, którzy są gotowi podzielić się swoim doświadczeniem warsztatowym, swoimi wyobrażeniami i kompetencjami zawodowymi z młodymi osobami. Jest to nagroda, która świetnie integruje uczelnie lubelskie kształcące na kierunkach medioznawczych. Integruje także środowisko naukowe ze środowiskiem zawodowym, dziennikarskim. Wreszcie taki bardzo ważny powód to to, że mamy duży wpływ zewnętrzny, czyli również integrujemy nasze kształcenie, nasze uczelnie w ten sposób właśnie z redakcjami, a także z instytucjami, które za jakość mediów w Lublinie odpowiadają. Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że to dla miasta Lublin jest ogromny zaszczyt, że możemy być partnerem tego wydarzenia. Gratulujemy serdecznie, oczywiście zachowanie do tego dystansu społecznego. W tym roku A-Cloud otrzymał pan dr Bogusław Wróblewski, który od 40 lat jest pracownikiem dydaktycznym, łączącym tę pracę jednocześnie z byciem redaktorem naczelnym kwartalnika Akcent. To jest bardzo szczególna odpowiedzialność, bo z jednej strony kreujemy świat mediów, czyli kwartalnik, a z drugiej uczymy odpowiedzialności za słowo naszych studentów, osoby, które także uczestniczą w kursach uczniów ze szkół. Naznaczone są też akademickie wykłady naszego laureata na Wydziale Nauk Humanistycznych UMCS i w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Ta nagroda jest też jakimś takim drogowskazem na przyszłość i wierzę w to, że jeśli człowiek jest wierny sobie, że jeśli jest wierny wartościom, w które uwierzy, że jeśli kocha ludzi, jeśli chce mówić prawdę o świecie, to prędzej czy później uda mu się, mimo zgiełku współczesnego świata, przebić z tą swoją prawdą i ze swoją wrażliwością. Tak zwany A-Cloud Młodych otrzymał pan Łukasz Kucharski, pracujący w telewizji UMCS. Niewiele jest osób, które mają tak duży wkład w rozwój tej telewizji i które mają tak wiele empatii, serdeczności dla studentów, dla osób, które są zapraszane do studia telewizyjnego, który potrafi stworzyć szczególną kulturę pracy i atmosferę tej pracy, który także poprzez swoją postawę moralną oddziałuje na cały zespół, nie tylko kompetencjami zawodowymi. Nasz laureat żyje w 24 klatkach na sekundę, jak sam o sobie też mówi, przez 24 godziny na dobę w trybie wegetariańskim. Kiedy ludzie starają się nauczyć ode mnie czegoś, no to czuję ogromną odpowiedzialność, że powinienem nauczyć ich dobrze. I to nie jest tak, że nauczymy i zostawiamy tych ludzi, tylko uczymy ich i cały czas ich obserwujemy. To jest już odpowiedzialność na całe życie, można powiedzieć. To, co mógłbym poradzić ludziom wchodzącym w świat mediów, to nie bać się popełniania błędów. Błąd jest rzeczą naturalną, na błędach trzeba po prostu się uczyć. Czyli popełniamy błąd i przy następnym materiale staramy się go wyeliminować. W latach 2015-2017 był członkiem Centrum Badań Gier Wideo UMCS. Po raz pierwszy w tym roku został wręczony dyplom honorowy, wyróżnienie dla redakcji magazynu Hashtag Kulturalnie, magazynu, który wydawany w ACK Hatkarzaka po 5 latach przekształca swoją formułę w magazyn online. Jest to także bardzo dobry dowód na to, jak kształcenie medioznawcze wpływa na to, czym zajmują się studenci, jak pracują i jakie media tworzą.